Witam wszystkich z tej strony Tula i jesteśmy ponownie w grze Śledztwo z Zagrobu. I tak, szukamy nadal tej dziewczyny. I tak, tutaj skończyliśmy i wydaje mi się, że właśnie tutaj musimy przejść. Niestety słyszę tam demony. Więc jak to się robiło? No nie o to mi chodziło. Chcę, żebyś tam przeszedł. Ja nie wiem, jak tam przejść. Czekaj, no, odsuń się trochę. O! Tak właśnie myślałam. O my god, 3 demony. Czekajcie, odwróć uwagę. Wysłuchaj się. Tam są jeszcze dwa. Gdzieś tu jeszcze tego... Na tego to już nie zareagują. Wiecie co, tak się zastanawiam, czy by nie zrobić... Tam nie skoczyć na górę. Czy one mnie to zauważą? Prawdopodobnie mnie zauważą. Wiecie co? Spróbujemy inaczej. Tak. Tak. Ja chyba mogę sobie wyjść, no nie? Dobra. Aha, to nie przejdziemy. Zauważyłeś mnie? No chowaj się! Oj, to bardzo niedobrze. To jednak był zły plan. No już mnie nie ma tam. Uspokój się. Idź stąd. Nie! Ja mnie nie widzi. Dobra, po las. Jak to zrobić? Tam nie dostanę na górę. Polerka. Tam chcę, tam jest. Tak tylko. Słuchaj się. Tam właśnie na dole był też ten do schowania się. Czekajcie, spróbujemy, niech on się obróci. Obróć się. To tamten... Tamten mnie może zauważyć. Jak ja mam to zrobić? Obracaj się, okej? Dobra, mnie tu nie ma. Teraz, kurde, jak ja mam ich dwóch naraz załatwić, niech mi ktoś oświeci. Nie, tu nie ma. Fuck, pomyliłam przyciski, nie, no to powiem. Będzie... O mnie, chowaj się, chowaj się, chowaj się! No ej, czemu się schować? Tak jest to. To ten ptak, to nie ja! Jak
ja mam to zrobić? Bóg na nas nie załatwię. Się. No proszę cię. No nie, od początku. Sobie na kwiczą. Czy to był ten ptak? Tutaj nie. Proszę uwagę. Widzisz? Pierwszy to jest prosty, bo mam ptaka, tylko jak mam tamte dwa pokonać? Kurczę, no nie wiem. Powiem szczerze. W sumie tam na tą górę to też nie było takie głupie. Też tutaj ten ptak ich nie ściąga. Dobra. Jesteśmy na górze. Wtedy gdybym się te przyciski nie pomyliły, to byłoby git. Za każdym razem są inne, to jest niefajne, no ale no wiadomo, że jest to utrudnienie, nie? Dobra, idź sobie. Nie no, teraz idzie tamten znowu. Muszę się obydwa obrócić, no. Obracaj się. Dobra. Nie, tutaj nie. Kurczę, nie ma tu żadnego ptaka też, albo coś. No nie. Dobra. Jak ja mam dwa na raz pokonać? Przecież to jest... Chowaj się, chowaj się! Dobra. Okej, teraz jeszcze ten mi zostanie. No teraz może się uda. Mam nadzieję. Kurde! Myślałam, że będzie ten up. Dobra, darłeś sobie już. Dobra, poszedł, tak? Nie, i teraz znowu muszę się tam dostać, nie? Dobra. Wiecie co, to chyba musiałabym zrobić inaczej. Nie, że iść, tylko się tam tepnąć do niego. Tak coś mi się zdaje. Spróbujemy. Ptaszek, spoko. Super. No ale to nic, najważniejsze, że się udało. Aha, tu jest ta dziewucha, tam mi ucieka. Co to jest? Aha, to jest ten nagrobek, okej. Boże, 10 w życiu tego nie uzbieram. Tam dali dwa koło siebie na zachętę. O, tam poleciała gdzieś.
jest on. Może pobiegniemy. No. Tu coś świeci. No. Lex na temat przyszłości Ramiona. No, pokażę, możecie sobie poczytać. Nie będę tego czytać, bo to nam zabierze sporo czasu. Tam jest ok. Tu coś się świeci jeszcze. Jeszcze 8. Nie ma szans. Tu jeszcze się jakieś. O, tam jest ta dziewczyna. Dobra. O, chyba już nie ucieka w końcu. Jeszcze tylko to sobie zbiorę, słuchajcie. A ten tu jeszcze coś. O, to jakaś tabliczka. Tablica z historią cmentarza. No ale jakby ktoś chciał poczytać, to proszę bardzo. Można sobie zastopować. Ok. To co, idziemy do tej dziewczyny, nie? Rozmawiaj, w końcu nie ucieka. I'm on your side. I'm trying to figure out who killed you. Właśnie. Boże, ona jest jednak creepy. Biedna dziewczyna. Policjant. I'm a cop. Jak jesteś, Ronan, durny? Ona pokazuje, że policjant ją zabił. Według mnie. Oczywiście. Lina. My God, you... You're not trying to escape me. W końcu zajarzyłeś. You want me to see something. Cel osiągnięty. Ustal, co Sophie próbuje powiedzieć. Jedna wskazówka. Zbadaj to, co wskazuje do Sophie. No więc dobrze. Tutaj wskazuje do Sophie. Zbadajmy. Tam się coś świeci. Co wydaje te dźwięki? Wydają się na jakby pęknięcie. Czekajcie, zobaczmy. Głęboka brzusta w drzewie, wyrzeźbiona przez uderzenie czegoś ciężkiego. No, spróbujmy to. OMG, widzieliście to? Ją zabił. The Bell Killer. Masakra. Why would he go to all this trouble to kill you this way? W taki sposób? It's okay. You can come out of the water now. It's okay, come on. I'm on your side. To jest naprawdę przerażające. Zaraz Sophie złapiemy. Tylko sobie morderca użył krzesła, by utopić Sophie. Okej. Okay. A to? Dzwonnik zamordował Sophie. No pff, jakbyśmy nie wiedzieli. Nie, nie! Nie chcę wychodzić. Złap za rękę. Oh. O, wyleczyłem na tym krześle. Stop! The hell is this? Contract? What did he mean by contract? No złap ją za rękę, ona chce ci jeszcze pokazać, sieroto. No. This is the memory of your mother. No, you're too young, you shouldn't see this. Dajże spokój. Łap ją za tą rękę. No złap ją za tą rękę. Jaki on jest durny, naprawdę. Masakra z nim. Sophia stanowczo zaprzeczyła, jakby wiedziała coś o tym, czym cyrografię. Czyżby dzwonił, bym o to pytał. Dobra, łapiemy. I swear I don't know about any contract. Please! Co chodzi z tym cyrografem? Stop! Why are you doing this to me? Who are you? What are you doing? Tak, on dziewczynkę tak robi. Dajcie sobie jakiś czub. It's symbol. Stop it! Please, just... No! Please! No! He drew on you. His symbol. It must have meant something. Super.
she get back to Joy. Cel osiągnięty. Nowy cel, wróć do Joy. Znak dzwonnika. Dzwonnik narysował swój znak na ramieniu Sophie. Co to za znak? Dobra, mam wrócić do Joy. Mam wrócić do Joy, tylko gdzie? Tak w ogóle coś mi tutaj coś świeciło jeszcze, tylko tak sobie spojrzę. Tam. Ojej, no wyłaź z tych grobów. Jezusie. Szkoda, że tu... Dobra, bo... Mam nadzieję, że już tych tu nie ma demonów. Nie wiem. Gdzie to było? Gdzieś jakby tam, ale dobra. W sumie zostawmy i tak nie zbiorę wszystkich tych. To jest to, dobra. O Jezu, jeszcze 6 lat. I tak nie znajdę, i tak niestety. Dobra, musimy wrócić do Joy. A, tylko teraz, którędy? To gdzieś właśnie było jakby przy tej rzece, co nie? Ona tam została. Dlaczego ja słyszę te demony ciągle? O, tu coś świeci. No, ale to będzie... Akurat zapisywała rana i papieros. O Jezu. Tam się stawić. Może tym brzegiem przejdziemy sobie. Jest szybciej, o. Będzie jednak jeszcze jeden. Dobra, tam jest Joy. Idziemy. Aha, co to? Ronin! Right, this is a Bell Killer case. Did you find anything about my mom? Memory residue or... Something? Sorry, kid. And it's a good thing you didn't see what he did to the girl. This guy is... He's sadistic. One weird thing is that he confronted the girl about a contract before he offed her. The contract? I don't think I've seen anything about a contract. Wait. Another case, possible Bell Killer survivor. Iris Campbell. Diagnosed with paranoid schizophrenia, incoherent ramblings about persecution, and a contract. Again. And where does it say where she is? It just says Lux Aeterna. Is there a place? Yeah. Lux Aeterna is a mental hospital. Of course it is. Okay, ready to go? Actually, go on ahead. I need to visit someone here. No przydałoby się, jakby jesteś na cmentarzu. Worst nightmare than this. No. Ten grób jakby taki trochę zaniedbany. Nie chcę nic mówić. To by faktycznie często nie odwiedza. Ja nie wiem, czemu on mi się wydaje podejrzany. Może to głupie, ale jakoś tak wszystko wskazuje niby na tego drugiego policjanta, ale jakoś nie wiem.
siostry by chyba nie zabił, nie? Ale tak mi coś tu śmierdzi. Oczywiście, jeżeli ktoś oglądał już u innych tą grę i widział koniec i wie, kto zabił, to broń Boże mi pisać, tak? I'm sorry, Julia. Sama chce się dowiedzieć. I got some bad news. Don't worry, bro, she already knows. Wychodzimy z cmentarza. Zbadaj możliwy udział dzwonnika w zbrodni na cmentarzu. Ukończono. Sprawdź osobę przebywającą w szpitalu, która przeżyła spotkanie z dzwonnikiem. Jakaś kobieta przeżyła atak dzwonnika? Ona może coś wiedzieć. Rozpocznij śledztwo. Nowy cel. Udaj się do szpitala psychiatrycznego Lux. 95 metrów. Wiecie co, ja myślę, że tam się udamy już w kolejnym odcinku. Tu coś, ktoś stoi, to zobaczmy. I can't believe this! Are you happy now, asshole? Rough breakup? He betrayed me. He said he'd love me forever, but he's marrying someone else. Did he cheat on me with her? I always thought there was someone else. Was it her? Does it matter? It looks like he's moved on. Maybe you should too. No właśnie. I can't. Not until I know the truth. Please, I must know. For better or worse. All right. I'll look into it. Dobra. Zdradzę ją, znajdź odpowiedź. Nie trzeba być detektywem, żeby zauważyć, że ta kobieta ma złamane serce. Postaram się dowiedzieć, czy był chłopak ją zdradzał. No to okej, dowiedzmy się. To by opętanie. Wpłynie. Co bym przypomniało o jego byłej? I still don't know why she killed herself. Everything seemed great. Guess that's why I'm so nervous with Susanna. The thing is, if she hadn't jumped off that cliff, I never would have found my real soulmate. Man, it's so messed up. Looks like he met this girl after his ex died. No właśnie. To czyli wcale nie zdradzał. Wygląda na to, że poznał narzeczoną po tym, jak jego była dziewczyna popełniła samobójstwo. No właśnie. Opętajmy tę jego nową. Wpłyń. Co by przypomniało o byłej narzeczonej? Samobójstwo dziewczyny. No. Maybe that's why he's always been so hesitant. I wouldn't blame him, but it sucks that she's the reason I even approached him. He looks so hurt and broken. Like he needed someone to talk gdyby to. Ona się nie zabiła, to wcale oni by się nie poznali, widzicie. Weird how things work out. She was just trying to be a friend. She never anticipated this. Ważne. O, okej, dobra. To to. To. Nie, to drugie. Ono faktycznie, dobra.
this was all a big misunderstanding. I'm not sure how she'll take it, but I guess I'll find out. Czyli niepotrzebnie się zabijała. The good news is he wasn't cheating on you. The bad news is your suicide brought them together. So he really loved me? Looks like it. I've made a big mistake. He still thinks about you. Maybe you can take comfort in knowing that you'll never be forgotten. I suppose. I just wish I had trusted him more. I don't know. Maybe it could have been us getting engaged. What's done is done, I guess. Anyways, thanks for everything. Tak, porozmawialiśmy kolejnego ducha. Dobra. No to nic, wiesz co? Myślę, że tutaj sobie skończymy. Aż tam się coś jeszcze świeci. Czego ja ciągle słyszę te wstrętne demony. Zbierz. Tabliczka cmentarz popiołów. No chyba ich tutaj nie ma sensu, tak coś mi się zdaje. Coś pewnie przypadkowi. Gdzie... Co? Tam coś świeci? Znowu przemyślenia. Normalnie jako nastolatek. Okej. Dobrze, wiecie co? Myślę, że sobie tutaj już skończymy. A w kolejnym odcinku widzimy się w tym szpitalu psychiatrycznym. Także cóż, ja mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dziękuję za jego obejrzenie i do zobaczenia w kolejnym śledztwie z zagrobu. Pa, pa.